Cześć, Piotr Szulc. Dzisiaj pytam poznaniaków, czy będą brali udział w 31. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Niestety nie mogę. Dlaczego? Bo idę do pracy, ale już wpłaciłam pieniądze. O, no to bardzo dobrze, bardzo miło z twojej strony. Powiedz mi proszę, co w ogóle myślisz o tej inicjatywie, o WOŚP-ie? 31. finał, 31 lat już w Polsce jest WOŚP. No uważam, że jest to super sprawa. Sama brałam co roku od urodzenia super udział. Nawet, ale jako wolontariuszka z puszeczką? Też i też występowałam na WOŚP-ie. O proszę, ale to śpiewałaś, grałaś, tańczyłaś. Z zespołem tanecznym. No to super, no to tym bardziej ogromny wkład, prawda? I miałaś taką satysfakcję z tego, że robisz dobre rzeczy? Miałam. Tym bardziej jak chodziłam z puszką, to też. Okay. A kiedyś powrócisz jeszcze do tego, myślisz, bo pewnie teraz praca i inne obowiązki? Teraz praca i studia, ale myślę, że już po studiach no na pewno wrócę. Okej, no to trzymamy kciuki i życzymy wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo i wzajemnie. Tak, a co państwo myślicie w ogóle o Wielkiej Orkiestrze? Czy to jest fajna idea? Czy dobrze, że Polacy co roku tak się jednoczą, czy nie? Oczywiście. Żeby te kary, które Unia Europejska zatrzymuje dla Polski, żeby one poszły na świąteczną pomoc, to by dopiero było. To by dopiero były pieniądze, prawda? Na pewno popieramy, dlatego że to jest rzeczywiście idealnie w szpitalach, wszędzie są przecież aparatura i tak dalej, z której żeby nasi dzieci politycy korzystają. Mieli taki gest jak społeczeństwo, to byłoby bardzo dobrze. Żeby tak politycy się jednoczyli jak społeczeństwo, to było piękne. Owsiak powinien dostać medal za to, bo żeby to poprowadzić tyle lat. Taką charyzmę mieć, jaką on ma, to nie wiem, czy ktoś taki by się znalazł. No, no myślę, że na świecie to dość unikatowa sprawa, żeby tak się naród jednoczył, prawda? No to a drugie poprowadzić to. Działa, ma swoje... Tak, no bo to i w Stanach, i w wielu krajach, no, w krajach Unii Europejskiej. Ale wie pan co, ja się tak... I dziwią się, że w Polsce... Że można jednak. Ale się nawet, wie pan, zastanawiam na tym, dlatego że rzeczywiście taki Owsiak jest jeden. Bo teraz nawet tak ja z mężem tak chodzimy i mówię, jest tyle młodych ludzi, my mamy dzieci i tak dalej, ale to nawet jak człowiek obserwuje, to trzeba taką charyzmę mieć, żeby to zrobić. To prawda. Bo on musi to trzymać, to nie jest, że no to, tak, to on musi ma być dużo silny ludzi. Człowiek, który po prostu tak, może zjednać ludzi ze sobą. On ma prawda? Dużo ludzi owszem do pomocy, ale kieruje on tak samo, tak. Chociażby nawet Ustok czy cokolwiek innego, to tak samo on przecież tak robi, nie ma żadnych jest problemów. Trochę roboty z tym na pewno, oczywiście. No to dobrze, to widzimy się w takim razie na 31. finale. Tak. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. A co myślisz w ogóle o tej inicjatywie? Czy WOŚP to cały czas jest taki duch pomagania jak kiedyś? Czy to jest jednak mafia, jak pani tam mówiła? Nie no, wydaje mi się, że zawsze jest to jakaś pomoc dla potrzebujących, więc jest to jak najbardziej dobre. Nie wiem, jak to tam głębiej wygląda w ich organizacji, ale ogólnie no to na pierwszy rzut oka wygląda pozytywnie. A brałeś kiedyś udział jako wolontariusz na przykład? Nie, jako wolontariusz nie. A powiedz mi, w jakichś koncertach kiedyś brałeś udział, coś poza samym wrzucaniem pieniążków do puszki? Nie. Okej, no to zapraszam, w tym roku na pewno jest wiele inicjatyw i na targach, i przy zamku, także myślę, że będzie bardzo fajnie. Wszystkiego dobrego. Cześć i czołem, moi drodzy, Piotr Szulc, hej Poznań. Piątkowe wydanie, już w najbliższą niedzielę, 31. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a ze mną Tamara Briańska ze sztabu Poznań Ławica WOŚP. Witam serdecznie. Serdecznie witam. Cieszę się, że mieliśmy okazję w końcu się spotkać. No właśnie, ja się cieszę, że przed chwilą mogliśmy zobaczyć cały ten sztab, gdzie to wszystko jest organizowane. To jest tak naprawdę na małej przestrzeni, wszyscy się zbieracie i po prostu działacie. Jest też tutaj obok piekarnia, gdzie to wszystko się rozpoczęło. Piękne serce, które możecie zobaczyć obok w podglądzie. 6 lat temu to się wszystko rozpoczęło. Wasza działalność w WOŚP-ie. Wiem, że to byłaś ty, ale to też była oczywiście twoja córka. Tak, moja córka, która chciała się zapisać jako wolontariusz i okazało się, że nie ma w ogóle innych miejsc. I w ogóle wtedy pierwszy raz poznała zasady i mechanizmy działające, właśnie rejestrujące wolontariuszy. Mm-hmm. I mówi: mamo, nie ma wolnych miejsc, no zrób coś. Ja mówię, no co, no przecież nie stworzę ci tych wolnych miejsc. No tak. A ona mówi, no na pewno umiesz, stwórz, zrób coś. No i... I no udało się. I udało się. No, jeszcze... Czy łatwo jest taki sztab założyć, powiedz mi? Bo to na pewno wymaga też, prawda, zgody od góry, że tak, tak powiem, prawda? Tak, ale wbrew pozorom chyba łatwo. Chyba łatwo, bo u nas to poszło
takim dziwnym kanałem. Okay. W związku z tym, że Jurek Owsiak pracuje nadal w Antyradiu i pracował z moim serdecznym przyjacielem Przemysławem Dżadża Frankowskim. Kojarzę. Którym nas po prostu wiązało i wiąże tak naprawdę do dzisiaj całe właściwie wspólne życie, pasje i wszystko, co i muzyka, i po prostu wszystko, i wędkarstwo, i zwierzęta, super, wszystko. No to też łatwiej pewne rzeczy załatwić, tak. Dobre rzeczy, prawda? Czyli dla wspólnego dobra te znajomości pomogły? Oczywiście. I udało się. Tak. Mówię, 6 lat temu? Tak, 6 lat temu mówię, Karola, jedziesz do Dżadży, bo miała tam zostać u niego, przenocować. Mówię, ja piszę list do Owsiaka, on musi ten list dać, przekazać. Natomiast to nie był list z żadną prośbą, to był list dziękczynny, powiedziałabym, że podziwiam, że dziękuję, że w przyszłym roku my się dołączamy jako ławica i tyle. I podpis tylko tam był. Mojej mamy i Karoliny właśnie. No właśnie, no bo czyli taki, żeby to było potwierdzone, prawda, muszą być osoby założycielsko, tak, wszystko poza tym, nic poza tym. Zostało zrobione. I po miesiącu dzwonił do mnie numer nieznany. Nawet nie było numeru widać, tylko był numer prywatny. I jak nigdy po prostu odebrałam. Nigdy mi się nie zdarza, w ogóle nieznanych, a tu numer prywatny odebrałam i słyszę po drugiej stronie słuchawki. Dzień dobry, tutaj Jurek Owsiak. Czy ja rozmawiam z Tamarą? I gdyby nie to, że poznałam jego głos specyficzny, rozpoznawalny. No właśnie, jeszcze wtedy nie zachrypnięty, bo zawsze a propos głosu Jurka Owsiaka, to tak od godziny 19? No, wiadomo. To już jest naprawdę ciężko. Ale to wtedy było grubo przed 19. Przed 19. No i mówię, no nie wierzę. Mówię, nie, niemożliwe. I oczywiście spytałam, czy na pewno rozmawiam, z kim rozmawiam. To nie żart, prawda? No ale po sposobie opowiadania, rozmowy ze mną, no to musiał być Jurek Owsiak. Trwała ta rozmowa bardzo długo i on mówi, słuchaj, ty się nie zgłaszaj do żadnego sztabu, ty po prostu załóż ten sztab. Rób swoje, oczywiście. Ja mówię, ale jak? Przecież no jak to możliwe? Mówi, to przecież jest bardzo prosto. Zapraszamy ciebie z Jasią Jaśkowiak, bo wtedy mu wspominałam, że prezydent Jacek Jaśkowiak jest moim sąsiadem i z rodziną mieszkają parę domów dalej. Mówi, ja cię zapraszam z Jasią Jaśkowiak, jeżeli chcecie, na Woodstock, na Poland Rock, chociaż wtedy jeszcze był Woodstock. Tak, jeszcze tam jest. Jeszcze wtedy był tak, Woodstock. Spotkamy się, wszystko obgadamy. Ja mówię, no dobra, no nie ma problemu. Nie. No przecież w ogóle nie wierzyłam, że to super. Się w ogóle dzieje. Super. No i po prostu pojechałyśmy na ten Woodstock, spotkałyśmy się z nim tam, porozmawiałyśmy z Dzidzią, z jego legendarnym hodorem, strażnikiem. No i potem był już wyjazd do Warszawy we wrześniu, gdzie takie szczegóły przekazano nam po prostu ze strony fundacji. No i ruszyliśmy. Z tym, że muszę zaznaczyć, że tak naprawdę to już miałyśmy, to był wrzesień, a my już właściwie, nie wiem, w czerwcu, lipcu miałyśmy cały program ułożony. Super. Zespoły, co będzie, jak będzie, wszystko. Czyli od razu kreatywność do boju i kontakty też, no bo to też bazuje na waszych kontaktach, prawda? No tak, bo to nie tak, jest tak prosto tych wszystkich artystów zorganizować, prawda? Także to wydaje mi się też najtrudniejsze. No i te miejsca przede wszystkim, bo tutaj też jestem pod wrażeniem tego, patrząc na tą już 6. edycję waszej działalności w tym 31. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Naprawdę ilość tych wydarzeń, jakby jak to jest wszystko profesjonalnie zrobione, jestem pod ogromnym wrażeniem. To znaczy profesjonalnie, to nie wiem. Każdy daje tu swoje serce i tu naprawdę nie ma w ogóle nigdzie interesu biznesu. Tu każdy po prostu swoje ręce, nogi, uszy, oczy wkłada. No i te wszystkie zasoby, które mamy. Tak. Czy to są zasoby lokalowe, czy to jest czas po prostu, wiesz. No każdy rośnie jak na drożdżach, powiedziałam. Dokładnie. Wydarzenia rosły jak na drożdże, ludzie się pojawiali. Wspomnę chociażby na tej pierwszej edycji, która miała na ulicy miejsce, na jednej ulicy miejsce, gdzie podczas koncertów, podczas całego dnia finału nagle pojawiali się ludzie darczyńcy i nagle pan przyjechał na przykład z takim wozem, na którym było załadowane drewno i mówi, słuchajcie, ja mam tu cały wóz drewna takiego z lasu, takiego
metrowego czy jakiegoś do zlicytowania. I o, tak, kto by pomyślał, tak, kto by pomyślał. Wchodziliśmy nad scenę i słuchajcie, bo tu wóz stoi z drzewem, tak, ktoś chce i licytacja. I to ta, potem super, sprzątanie ulicy po tym całym dniu, po tym całym wieczorze. No tak. Poszłam rozliczać sztab, sprawdzić co się dzieje, wyszłam, ulica posprzątana, jakby tu się nic nie działo. Ja mówię, i nawet nic nie musiałeś mówić, prawda? Czy tak, ludzie się sami poczuwali, ja do tego, Jezu, żeby to zrobić. To się zrobić nie dzieje, super, ale to tak naładowało nas energią i taką nadzieją i tą pozytywną energią. No takim, kurczę, wow, nie lubię słowa pozytywna energia, wszyscy o tym mówią. Nie, po prostu takim ludzkim odruchem. Tak. To był taki ludzki, człowieczy... Że każdy daje tak, to, co może od siebie, tak, po prostu. Rozumiesz? Nie dla pieniędzy, nie dla poklasku, ale z potrzeby, górnolotnie to zabrzmi, ale faktycznie z potrzeby serca. Mm-hmm. Powiedz mi proszę w takim razie, co na tym 31. finale od Was, czyli od sztabu Wośpławica, bo naprawdę tych atrakcji jest moc. No przede wszystkim muszę podziękować, muszę to zrobić, bo o nich rzadko się wspomina, ale o wolontariuszach, ale o naszych głównych wolontariuszkach, które trzymają wszystko. No bo to jest 20 osób około, tak? Rozmawialiśmy gdzieś tam wcześniej. Nie. Więcej, jeszcze więcej. Nie, mniej. Mniej. Czyli jądro to jest ile osób, powiedz mi? Jądro? Jądro to jest może... Góra 10 osób. Góra 10 osób, potem jest kolejne pewnie 10, no i tak, potem już tacy tak. wolontariusze dalsi trochę, że tak powiem, ale też wszyscy jakby razem tutaj to robicie. No i oczywiście im dziękujemy, no bo bez nich to nie byłoby. No nie, dziękujemy Agnieszce, dziękujemy Zuzi, Olga Rogozińska ze swoją całą rodziną, Maćkiem, Jackiem, Natalią i zapomniałam trzeciego dziecka. To spokojnie, to myślę, że nic się nie stanie, No dobrze, czyli mamy ten sztab ludzi, to są wszystko, każdy event z Wośpu, no to są ludzie, prawda? Tylko czyli ludzie. To są ludzie, którzy to robią, ale powiedz mi proszę, co w tym roku? Żebyśmy trochę też naszych widzów zachęcili do tego, żeby przyszli, żeby nie tylko wrzucili do puszki, no ale też byli razem i brali udział w tych wydarzeniach, no bo po to też one są, prawda? Dokładnie. To znaczy, myśmy wyszły z założenia, że w zamian za to, że ci ludzie przychodzą i wrzucają do puszek pieniążki, musimy im coś dać. Tak. Bo wiadomo, że robią to z dobrej woli, nie płacą za nic, ani nic, ale podziękowania płyną ze sceny i z mediów i tak dalej, ale jednak są anonimowi. Natomiast tu, kiedy przygotowujemy wszelkie warsztaty, animacje, atrakcje, biegi, maratony i tak dalej, stają się jakby cząstką tej całości. To jest taka dla nich nie tylko podziękowanie, ale też nagroda i jakby z naszej strony dawanie im coś też, nie tylko branie od nich, ale też dajemy im coś. Dawanie tej radości, tak, wspólnoty, prawda? To, tak, jest na pewno tutaj ważne. Ale cały czas będę szedł do strony, żebyś nam powiedziała, tak, co tak, się tak, dzieje już, w tym roku. Już mówię, bo ja się tam gubię trochę. No tyle, ja wiem, no bo to jest tyle też emocji, prawda, i tematów, no które No więc tak, przede wszystkim są wszelkiego rodzaju warsztaty. Strefa zdrowia, strefa sportu, ekologiczna strefa. I te warsztaty gdzie są? Wszystkie warsztaty, w ogóle cała impreza odbywa się na międzynarodowych targach PCC. Nie tylko PCC. Nie tylko. W Iglicy. Iglica. W całej hali wschodniej, czyli tak zwanego akwarium, czyli wejścia od strony dworca. No i cały plac PWK. Czyli super, plac, na którym się odbywał do niedawna jarmark świąteczny. Okej, kojarzymy na pewno. I tam się wszystko będzie działo. Rozumiem, że już właściwie od godzin rannych do późnych godzin wieczornych. Tak, zaczynamy już od 10 rano jest początek wszelkich akcji. I to jest taka godzina zero. Natomiast o godzinie 12 startuje nasza duża scena. I tam będą występy muzyczne, ale nie tylko. Ale nie tylko, oczywiście, że nie tylko. Nie może być monotonii, nie może być tak schematu. Musimy się wyłamywać, musi być ciekawie i musi być zaskakująco. Muzycznie, no to wiadomo, że scena służy zespołom występującym i wykonawcom i uczestnikom i wszystkim z wielkim sercem i talentem muzycznym i nawet bierzemy takich, którzy nie mają talentu, bo to też talent. Też talent. To też talent. Podoba mi się to podejście, super.
No i scena nam będzie służyć przede wszystkim tak, do komunikacji z tymi wszystkimi osobami, które przyszły, żeby wiedziały, że są potrzebne, że czekamy na nich i że kochamy, po prostu tak, wszystkich ich kochamy, no najzwyczajniej, najprościej w świecie. Między tymi występami wszystko też ta komunikacja będzie się odbywała, tak, prawda? Także będzie scena służyła nam jako scena do licytacji, aczkolwiek nie tych głównych, znaczy właściwie najgłówniejszej, złotego serduszka. Złote serduszko zawsze tak. w każdym sztabie to jest najważniejsza sprawa, tak, prawda? Zdecydowanie. Ostatnimi czasy robi się coraz bardziej gorąca atmosfera. A pamiętasz, atmosfera? Jakie sumy były w poprzednich latach? Tak, żebyśmy dali tak, naszym tak, widzom. Tak, pamiętam mniej więcej, mniej więcej, bo to już wszystkie te liczby po prostu w głowie przelatują, znaczy nie przelatują, tylko latają, za dużo, latają za dużo. Po prostu, tak. Powiem tylko, że już podczas tych 5 edycji zebraliśmy ponad 1 000 000 zł. Petarda. I teraz muszę dodać zdecydowanym głosem, żeby dotarł do wszystkich, że naszych wolontariuszy w sztabie jest, dotychczas było 120 przy każdej edycji. Także to nie była liczba 200, czy 100, 400, czy 800. Czyli 800. Ręce pełne, tak, pełne pracy. Także i to co były dzieci, bo to były dzieci ze szkoły podstawowej. No tak, ale wiesz, jakie to jest świetne doświadczenie dla tych dzieciaków po prostu, że one nagle mają, wiesz, mają to zadanie do wykonania. Czasami w szkole nie ma tej odpowiedzialności, wiesz, za to, co robią, a tutaj nagle mają zadanie do wykonania, tak, jest szczytny cel i muszą to zrobić, rozumiesz? Oczywiście. Jakby to mi się bardzo podoba właśnie w zatrudnianiu, mówiąc tak, kolokwialnie tutaj młodych ludzi do tej pracy, tak, bo faktycznie robią świetne rzeczy razem, prawda? Także to jest, dokładnie, to jest jak najbardziej super. No przede wszystkim robią świetne, ale przede wszystkim uczą się pomagać w ten sposób. I to się wszystko przekłada dokładnie na fakty, bo wielu wśród nich było jakby odbiorcami tych wszystkich urządzeń, maszyn i innych znajdujących się w tej chwili już w szpitalach. To prawda, to jest też niesamowite, że co roku mamy inny cel trochę, prawda? I jest kolejna, nowa motywacja. Czasami, czasami to są takie maszyny, czasami to są osoby starsze, prawda? Więc tak, za każdym razem ten cel jest trochę inny, ale równie szczytny, prawda? Równie szczytny i równie potrzebny po prostu. Tak, to jest niesamowite. Właśnie dzisiaj też mając okazję, robiąc ankietę, sondę na ulicy, to doszliśmy do takiego wniosku, że to jest w skali świata unikalne, unikalne wydarzenie, także tak, zdecydowanie tak, tak. Możemy tutaj w ten sposób pokazać, w jaki sposób młodzi ludzie, ale nie tylko w ogóle wszyscy, jednoczymy się w tym dniu. Dojeżdżamy już do końca po to w nieopodali piekarni i tego miejsca. A to jest nasz pierwszy mural. Tutaj przeciwko zaraz będziecie mogli to, drodzy Państwo, widzieć. Musimy już, droga Tamaro, kończyć. Wiem, że to byśmy mogli rozmawiać godzinami, bo ty masz tyle pięknych historii i tyle też emocji i tyle tego zapału, za który bardzo, bardzo cię podziwiam. No i wiem też, że tak naprawdę mając jeszcze swoją działalność, angażując się w WOŚP, to naprawdę czasu jest bardzo mało, szczególnie na te kilka miesięcy przed całym finałem. Trzymam kciuki za ten 31. Nie tylko zapraszamy, nie tylko trzymać kciuki, prosimy o odwiedzić. Tak, i myślę, że się pojawimy, postaram się pojawić wieczorem, wrzucić trochę do puszki, ale też przede wszystkim zobaczyć te wydarzenia, które organizujecie. Do biegu, policzyć się z cukrzycą. O, to jest albo to? Albo maraton rowerowy, zawrót głowy. Super, czyli naprawdę jest tego dużo. Wszystkie informacje możemy znaleźć na stronie WOŚP Ławica. Piszemy WOŚP Ławica w Google? Na stronie Facebooka. Facebooka. Najlepiej na Facebooku. WOŚP Ławica wpisujemy i wtedy wszystkie informacje. Najdokładniej i aktualizowane jest przede wszystkim. Co możemy zobaczyć. Super, Tamara, żółwik na koniec. No, syk. Dzięki bardzo i widzimy się w niedzielę na 31. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jasne.